Jest piękny sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. Polacy z triumfem w klasyfikacji Pucharu Narodów. Kamil Stoch, wiceliderem klasyfikacji. Adam Małysz już dołączy za moment do naszej ekipy, a my przenosimy się do naszych komentatorów. Włodzimierz Szaranowicz, Sebastian Szczęsny i te najprzyjemniejsze chwile sezonu, czyli wielki finał, ceremonie dekoracji. I teraz, proszę Państwa, dzisiejsza trójka najlepszych. No, piękne podium, szkoda, że brakuje na nim Kamila Stocha. Piąte miejsce ostatecznie dzisiaj zajął nasz najlepszy skoczek, ale Kraft, Wellinger, Kasai, pierwsza trójka to już ludzie w tym sezonie ogromnie zauważeni, a przede wszystkim Noriaki Kasai, 25 lat i od niego rozpoczynamy właśnie ten moment dekoracji. Dzisiaj Noriaki Kasai, 239 metrów. Te noty, które dostał za swój skok, 3 noty 19,5 punktowe, 2 noty 19, to oddaje jakby całą osobę Noriakiego Kasaiego. Mówiliśmy o jego wieku, 44, w tym roku skończy 45 lat i zachwyca, zaskakuje, szokuje, ale bardzo pozytywnie. Ile trzeba mieć pokory, dystansu do wielu rzeczy w życiu, żeby tak spokojnie czekać na finał sezonu. Drugie miejsce w Wikersund, trzecie miejsce w Planicy. A wcześniej ten sezon się układał gorzej niż poprzedni, kiedy stawał wielokrotnie na podium. Teraz Andreas Wellinger. Tu z kolei po okresie przerwy w rozwoju kariery. Najpierw zwycięstwo 17-latka w Wiśle, później upadek Kusamo. Wydaje się, że ten wielki talent będzie musiał być na nowo układany, szlifowany. Udało się 13 razy na podium. To jest rzeczywiście wielkie osiągnięcie Andiego Wellingera i ten, który Stefan Kraft. Tak, ten, który jest najlepszy w całym sezonie. W tym sezonie także po raz 17 na podium. 8 zwycięstwo. Pamiętamy tę jego walkę w turnieju czterech skoczni przegraną z Kamilem Stochem, kiedy on pokonany przez wirusa tak naprawdę toczył jednak, podjął rękawice, a dzisiaj 250 metrów. W pięknym stylu pieczętujące ten znakomity, najlepszy w karierze sezon Stefana Krafta. Mówią o nim niski gigant, niski, bo ma 166 cm wzrostu. Był najniższy w gronie startujących dzisiaj zawodników, ale gigant, bo wielki sportowiec, wielkiego serca, znakomitych umiejętności. Także wielkie, wielkie brawa dla Stefana Krafta, który po raz 36 w karierze staje na pucharowym podium. To jest jego 12 w karierze pucharowe zwycięstwo. Przecież dedykowane, specjalne narty Stefan Kraft z nazwiskiem. To już tradycja, że zawodnicy, którzy wygrywają też i zdobywają Puchar Świata, otrzymują dedykowane dla siebie narty. No i kto wie, jakby się to wszystko potoczyło, myślę, w kontekście Kamila Stocha. Ta niewielka strata do podium, 7,1 punktu, gdyby ta seria finałowa się odbyła, no ale teraz możemy gdybać. To i tak rozważać. A tymczasem Noriaki Kasai, on pewnie ma małe muzeum u siebie w domu. Na wielki Tym bohater. Bardziej, że zapowiada starty do wyboru Igrzysk Olimpijskich w Sapporo. To jest 6 lat później od przyznania decyzji do powołania komitetu organizacyjnego i rozegrania igrzysk. Myślę, że tak długo nie będzie nas bawił i powodował radość z tego, że skacze, ale kto wie? Kto wie, to jest ta jego wewnętrzna siła. Mówi się o tym i teraz najprawdopodobniej, a jeszcze ceremonia kwiatowa, że on ma wrodzone predyspozycje właśnie do tej dyscypliny sportu, że potrafi to wszystko znakomicie kondycyjnie wytrzymać. On już dawkuje sobie oczywiście te starty, ale jak sam przyznał, ci młodzi tak naciskają, że musiał zintensyfikować treningi, że musiał częściej pojawiać się na rozbiegu, ale to przyniosło efekt. A jednocześnie ma niewiarygodny szacunek. Takie sceny, kiedy on stoi i ci młodzi kłaniają się przed nim, należą do powszechnych.
chwilę zobaczymy ponownie na najwyższym stopniu podium Stefana Krafta jako zwycięzcę tegorocznego sezonu Pucharu Świata. 8 zwycięstw, 3 razy na drugim miejscu, 6 razy na trzecim, 17 razy na podium. Jak powiedziałeś, 12 zwycięstw w karierze, z tego większość w tym sezonie. Myślę, że to jest dzień, który Stefan Kraft zapamięta na długo, do końca życia, bowiem triumfował we wszystkich możliwych klasyfikacjach. Wygrał ostatni konkurs, zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, zwycięstwo w klasyfikacji lotów narciarskich. No i przede wszystkim dwa tytuły Mistrza Świata i wygranie tej nowej formuły narciarskiej, skandynawskiej, rower. On w ogóle wrócił przecież z Lahti z 4 medalami Mistrzostw Świata. 2 złote w konkursach indywidualnych, brąz w konkursie drużynowym i wicemistrzostwo świata w mikstach. Tak, a więc Stefan Kraft, dla niego sezon marzenie. Chyba tak można powiedzieć. No i tę lewą jedną, a więc turniej czterech skoczni, którą wyrwał mu Kamil Stoch, 2 miejsce Piotr Karzyły. No, pamiętamy te wspaniałe dla nas chwile, które także będziemy przeżywać tutaj w Planicy, kiedy to cały zespół biało-czerwonych już widzimy. Kamila Stocha w żółtym plastronie tutaj z lewej strony. Gratulacje jeszcze od naszego dwukrotnego mistrza olimpijskiego do jego rywala z Soczi, Noriakiego Kasai, i jest Kamil Stoch. Tak, 3 miejsce w klasyfikacji lotów narciarskich. Kamil Stoch, 279 punktów. Tyle zgromadził Kamil w tych konkursach, które do tej pory były rozgrywane. Pamiętamy, 3 był w Oberstdorfie, 9 podczas drugiego konkursu w Oberstdorfie, 18 w Wikersund, 2 w Planicy. Przepraszam, 5 w Planicy i dzisiaj także kończy na 5 miejscu. Andreas Wellinger, 333 punkty zgromadzone przez Niemca. 3 razy 2. Tak, Wellinger, 3 razy 2, raz 18, ta wpadka, która mu się przytrafiła podczas rywalizacji Wikersund. I zwycięzca 4 zawodów w lotach narciarskich, począwszy od Oberstdorfu, Wikersund i teraz Planicy. Wracając do Wellingera, to 4 razy 2, bo wliczając to również dzisiejszy konkurs, tak, czyli 4 razy 1 Stefan Kraft, 4 razy 2 Andreas Wellinger, Kamil Stoch 3, 9, 1 raz pierwszy, 5, tak, i dzisiaj także 5 miejsce Kamila. Na 4 miejscu w klasyfikacji lotów Noriaki Kasai, 170 punktów zgromadzone przez Japończyka, a więc 64 punkty stracił do Kamila Stocha. Także stał na podium Noriaki Kasai. Pamiętamy właśnie ten konkurs z 19 marca w Wikersund, kiedy to wygrał Kamil. Na 2 miejscu był Noriaki Kasai, a wtedy 3 miejsce przypadło w udziale Austriakowi Michaelowi Heibeckowi, który kończy klasyfikację lotów na 5 miejscu. Widzimy prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzeja Kraśnickiego. No i teraz właśnie wręczenie nagrody dla Kamila Stocha. Nie pierwsza okazja dla prezesa Andrzeja Kraśnickiego, by nagradzać naszego wybitnego skoczka. Przede wszystkim fenomenalne 2 triumfy w Soczi. Złote medale Kamila w rywalizacji indywidualnej. I to jest ta pierwsza kryształowa kula, którą przyjmuje mała. Teraz tak mała, zwana małą, którą przyjmuje Stefan Kraft. Najlepsza trójka lotników tego sezonu. 5 konkursów. W tych 5 konkursach 4-krotnie triumfował oglądany Stefan Kraft.
Cieszy się i raduje Stefan Kraft. I wielkie gratulacje i brawa dla niego za te wspaniałe osiągnięcia na największych skoczniach, do lotów narciarskich. Na nich Austria gradził sobie najlepiej. Najlepsza trójka lotników w tym sezonie. Stefan Kraft, Andras Wellinger i Kamil Stoch. W klasyfikacji lotów na 10. miejscu Piotr Żyła, na 12. Maciej Kot, na 21. Dawid Kubacki i na 28. miejscu Jan Ziobro. No i przed nami za moment dwie najfajniejsze dla nas i myślę istotne dekoracje indywidualnych zwycięzców Pucharu Świata. Kraft, Stoch, Tande, Wellinger, Maciej Kot, 5. 11. Piotr Żyła. Dawid Kubacki, 31. Jan Ziobro, 32. Stefan Hula. Oni wszyscy składali się na ten dorobek punktowy, który spowodował, że będziemy nagrodzeni Pucharem Narodów. 62. jeszcze Aleksander Zniszczoł, Klemens Murańka, który rozpoczynał w tej grupie przecież starty. Daniel Andre Tande. 1201 zgromadzonych punktów w tym sezonie. 6 razy na podium, 2 zwycięstwa w Garmisch-Partenkirchen i Winsbruck. Wielki rywal Kamila Stocha podczas turnieju czterech skoczni prowadził przed ostatnim konkursem Bischofshofen. Nie wytrzymał napięcia, zbyt młody jeszcze. I teraz drugi, Kamil Stoch. Piękny sezon, 7 wygranych, 12 razy na podium. Turniej czterech skoczni, Mistrzostwo Świata w drużynie, Puchar Narodów. Wielkie brawa. Łącznie Polska, 9 zwycięstw w Pucharach Świata, 7 razy Kamil, 2 razy Maciej Kot. Dawno nie mieliśmy takiego sezonu. To się zgadza, sezon w marzenie. No i teraz ten, który okazał się najlepszym. 1665 zgromadzonych punktów. Stefan Kraft, zwycięzcą klasyfikacji generalnej. Dla niego w jego ręce trafia wielka kryształowa kula, 17 razy na podium, 8 zwycięstw przez cały sezon, najmocniejszy. Jak do tego doliczymy jeszcze te dwa indywidualne tytuły Mistrza Świata, zwycięstwo cyklu Roer, to składa się to na obraz kompletnego, wspaniałego zawodnika, który tak świetnie radził sobie. Przecież pierwsze podium już w Klingenthal, potem także na trzecim miejscu w Lillehammer. On niepostrzeżenie, proszę Państwa, stał się taką ważną postacią w skokach austriackich. Przed nim jeszcze zapewne sukcesy olimpijskie, ale już można powiedzieć, że w tym szeregu Bradl, Neuper, Kogler, Inauer, później ci młodsi, Morgenstern, Schlierenzauer, on już, Koffler, zaczyna mieć poczesne miejsce. To nie jest przypadek, to jest sezon, który pokazuje, że urodził nam się, jak mówiłeś, mały w sensie wzrostu, ale duchem wielki gigant światowych skoków. Tak, w ostatnich latach przecież Gregor Schlierenzauer, Thomas Morgenstern, w 2009 Schlierenzauer, w 2008 Morgenstern, Andras Goldberger w 1996 roku. To byli ci skoczkowie, którzy w tych ostatnich latach tej nowożytnej historii skoków narciarskich odbierali wielką kryształową kulę, a teraz tym skoczkiem jest Austriak Stefan Kraft. 17 razy na podium, 8 zwycięstw. Stał już na podium Pucharze Świata, kiedy zajął 3. miejsce. Było to w sezonie 2014-15. A jeżeli chodzi o podium Polaków, pamiętamy 4 puchary Adama Małysza. Dwukrotnie na 3. miejscu byli biało-czerwoni. Kamil Stoch w sezonie 2012-13, Adam Małysz w sezonie 2010-11. No i teraz Kamil Stoch na miejscu 2. Przy czym Kamil ma już to trofeum w 14 roku, tak, w 2013, kiedy osiągnął właściwie wszystko, co było do wygrania.
szczęśliwy, ale ma powód. Po raz trzeci grali dla niego hymn austriacki. Wielki dzień na pewno dla Stefana Krafta, wielki dzień dla austriackich skoków. Trzech najlepszych skoczków minionego sezonu na drugim stopniu podium. Kamil Stoch, który no, do samego końca walczył, próbował, starał się. Nie udało się, ale to właśnie z klasą wielkiego sportowca, mistrza. Kiedy podejmuje się wyzwanie, kiedy do końca się wierzy, on wierzył. I podobnie chyba my też wierzyliśmy, że będzie pięknie, będzie wspaniale. Jest pięknie i wspaniale, bowiem oglądamy polskiego skoczka na podium w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Na drugim miejscu to jest naprawdę wielkie osiągnięcie. Turniej czterech skoczni wygrany. Mistrzostwo świata w drużynie, 7 indywidualnych zwycięstw. To wszystko są znakomite osiągnięcia sportowe. To wszystkie trofea Stefana Krafta. Tak, spełniają się marzenia. To jest ten moment, dla którego tak ciężko pracują, by stanąć i przeżyć te wspaniałe, cudowne chwile uniesienia, kiedy te wszystkie elementy układanki to z siebie wyrzucić, pracy, tę tak. nagromadzoną radość. Kiedy to wszystko ułoży się w tę piękną całość triumfu i zwycięstwa. Teraz ta najważniejsza uroczystość dla nas, co się złożyło na to. Przede wszystkim znakomite starty w Pucharze Świata, w rywalizacji drużyn od tego zwycięskiego Klingenthal, później Willingen, drugie miejsce w Zakopanem Vikersund, trzecie miejsca w Oslo i tutaj w Planicy. To wszystko były po prostu kroki milowe do tego, żeby zdobyć tę nagrodę. W turnieju czterech skoczni nasi znakomicie punktowali. Pierwsze miejsce Kamil Stoch, drugi Piotr Żyła, czwarty Maciej Kot. Mistrzostwa świata w drużynie Żyła, Kubacki, Kot, Stoch. Drugie miejsce w Pucharze Świata Kamila Stocha i te 9 zwycięstw, 7 Kamila, 2 Macieja Kota. To wszystko złożyło się na tę wielką, wspaniałą nagrodę. Jesteśmy narodem indywidualistów. Każdy sukces zespołowy ma dodatkowy smak i znaczenie. A ponadto chyba ta powszechna akceptacja dla skoków w Polsce, dla odwagi, dla brawury. I tego trzeba wyróżnić, który przyszedł do nas pracować. Po raz drugi podjął się poważnego zadania. Stefan Horngacher to jest bohater tej ekipy i to jest twórca tego sukcesu. Chociaż jednocześnie trzeba oddać także to, co powinniśmy zrobić Łukaszowi Kluczkowi, że do 2 brązowych medali doprowadził, zbudował jakby fundament, ale szlifu tego pięknego cyzelowania wielkiej drużyny dokonał Stefan Horngacher. Zasłużyli na to, wywalczyli to sobie tą znakomitą postacią. Proszę zobaczyć, to jest ta wielka kryształowa kula, która należy do tych wszystkich zawodników, do skoczków, wszystkich, którzy punktowali, i Mazurek Dąbrowskiego. Ta drużyna zaczęła skakać i osiągać fenomenalne rezultaty. Namówił ich do ciężkiej pracy, podjęli ją miesiąc wcześniej niż normalnie, a później z tego narodziła się wielka forma, którą potrafili utrzymać przez cały sezon i cały czas byli obiektem podziwu Polaków. 12 milionów ludzi oglądało decydujący skok Kamila Stocha w Bischofshofen, kiedy zdobywał tytuł najlepszego w turnieju czterech skoczni. Te widownie towarzyszyły po 10-11 milionów także podczas innych konkursów Pucharów Świata. A więc kochamy tych ludzi, kochamy skoczków, kochamy ich za ten sukces i to jest po prostu coś fantastycznego, że nareszcie staliśmy się także najlepszą drużyną oprócz indywidualnych sukcesów, które odnosiliśmy w przeszłości.
Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko pięknie podziękować Państwu za ten wspólny sezon, za te znakomite, wspaniałe, przeżywane razem emocje, które kończą się w tak znakomity i fantastyczny dla nas, a przede wszystkim dla naszych skoczków, sposób, tymi pięknym mazurkiem Dąbrowskiego, którego usłyszeliśmy tutaj w Planicy, bowiem jest to przepiękna chwila, na którą pracowali wszyscy i tak to się pięknie kończy. Dziękujemy. Przyjdzie nam poczekać do kolejnego listopada i rozpoczęcia następnego sezonu olimpijskiego. A dziś dziękuję Sebastian Szczęsny i Włodzimierz Szaranowicz. Do usłyszenia.